żeby nie skupiać się na chorobie, nie skupiać się na nieszczęściach, tylko po prostu całą swoją energię przekierować. No przekierować po prostu na rzeczy, na które dla których warto żyć. Czy to będzie sztuka, czy to będą podróże, czy nauka języka, czy to będą, nie wiem, cokolwiek wam się wymarzy, to róbcie to, co kochacie, czego może nigdy w życiu nie robiliście do tej pory. Polecam na następne działania. W sierpniu będzie kolejny warsztat tu w tym samym miejscu, będziemy się zgłaszać. Będzie to warsztat związany z tańcem. To będzie, będzie taniec, jak to ludziom pędzi, to jest jak nazwać. Choroterapia taka. Muzyka bardziej nostalgiczna, wolniejsza, ruchy powolne bardziej. Natomiast drugi warsztat w tym samym czasie będzie Jacka Hałasa, jest z Poznania, jest to pewnie zna to nazwisko. Jacek Hałas będzie uczył tańców ludowych. My z panią Jadzią się wciągnęliśmy w to malowanie, że po prostu byłyśmy tak popłynięte, że czas nam tak szybko tu przeleciał, że w trakcie malowania ani słowem żeśmy do siebie niedługo nie przemawiały, każda była tak skupiona na swojej pracy, że cieszymy się, że to było właśnie w terenie, na świeżym powietrzu i mogliśmy sobie porozmawiać i no, po prostu jesteśmy szczęśliwe i zadowolone to, co nam wyszło, bo to pierwszy raz nasze dzieła, nie pani? No, bardzo mi było miło tutaj pracować z wami. Jest to dla mnie też bardzo takie intensywne i ciekawe doświadczenie spotkania z wami, ale też takie doświadczenie od strony pedagogicznej, bo zajmuję się tym na co dzień i cieszę się, że takie to moje doświadczenie mogłem jakoś wykorzystać w tych warsztatach. Bo najpierw stwierdziliśmy wszystkie, no glina, żadna z nas nie miała do czynienia z gliną, prawda? I nagle się okazało, że mamy nowe doświadczenie, mamy nowe doznania, których oczywiście nie byłoby dzięki Tobie. Także bardzo, bardzo dziękujemy i jedynie optymistyczny kwiat. W tej chwili mówię za całą grupę, bo wszystkie prawie przychodząc do mnie, oczywiście odczuwacie to samo, ale ja no tak spontanicznie, tak by mi się chciało powiedzieć w tym momencie, dziękując Tobie i myślę, że będziemy robić wszystko i prosić koalicję i prosić zarządy wasze o to, żebyśmy mogli jeszcze tak sympatycznie i tak miło spędzać czas, a jednocześnie czegoś jeszcze przecież tym tak dużo nauczyć w tym wieku, a mogą to zrobić tylko naprawdę specjalni specjaliści do tego wybrani. Wielki dzięki. Chciałam też bardzo podziękować za te całe warsztaty i panią, ale przede wszystkim za tą atmosferę, za te panie cudowne, bo ja też się od razu wzruszam, za to, że po prostu przynależność do tej grupy to jest takie źródło, ta wspólnota, takie źródło wsparcia dla mnie i takiego poczucia bezpieczeństwa, że naprawdę to jest takie wspieranie tego procesu zdrowienia, to jest tak potrzebne, że ja też dziękuję, że panie mi tutaj, mówię, tu nikt nie był lepszy, tu nikt nie był gorszy, tutaj nie było pani, pana, tylko były koleżanki, czy starsze, czy młodsze, ale koleżanki i ja po prostu za to bardzo dziękuję, bo będę to zawsze pamiętać. Brawo!
grupa. Grona z było Amazonej, ale jeszcze była najważniejsza Agnieszka w naszej grupie, bo też połączyła nas choroba onkologiczna. Wszystkie się bardzo dobrze czułyśmy, a dzięki naszym liderkom, naszym anglistkom, one nam tyle do głowy powkładały, trochę zapamiętałyśmy, ale atmosfera była tak cudowna. Dobrze powiedziałam. Fajnie to. I dziękujemy w imieniu wszystkich, dziękujemy Oli i Kasi, że były tak fajne i że nam nałożyły, mimo że mamy już 50 plus osób, że coś tam nam w tej głowie zostało. Dziękujemy. Aj.